Zesymek łysymy u ksądza prawa, ta Edmunda Kłyśnika w Łyszczycach, człowieka z Kłyscyżne. I tam w Kłyscyżnie tyś jakby pierwszy kroci stywił i tyś pierwszy kroci w Nyłyce. Ze spłytku wiele rozmaitych wieldzich kasiebów. Ma wesele kunsku i tym pojegidac, na przykład u ksądzy Hejke i innych kaponach z tych stron i ledzach, które tam w Kłyscyżnie są przewijele w tych latach. Na sztatap po pierwszej wojnie światowej, jak wrócił z frontu, założył zakład fryzjerski, nie? Tam na, pewnie w Kościerzynie musiał znaleźć, po sąsiedzku u wujka spotkał swoją, prawda, naszą mamę. I dlatego w 20 roku się ożenili, ale w Jędrzborku. Urodziłem się w domu Jastaków w Kościerzynie. Prawda, ochrzczony zostałem w kościele parafialnym w Kościerzynie. Do przedszkola chodziliśmy, to była taka ochronka u sióstr Elżbietanek w Kościerzynie. Do szkoły podstawowej chodziliśmy z siostrą, bo ja jestem z bliźniaków, wiesz, do tak zwanej szkoły ćwiczeń w Kościerzynie. Byłem kolegą księdza Pelpińskiego, wtedy Antka, nie? Który nie palił, nie pił, nie? Harcerzem był. Wszyscy, jak było za Olzie, czy tam jakieś inne, troszkę popili tam chłopaki, bo myśmy mieli już 18 lat, prawda? Ale on nigdy nie. Twardy potem ze mną. I zawsze tylko jadł chleb z malcem. Nie uznawał masła, Antoni. Czyli pewnym ale mieszkał w internacie. Bo tam, gdzie przy szpitalu jest taki czerwony dom, tam był internat dla chłopców z tego naszego gimnazjum, później woli seminarium lucyńskie miało swój w tym dużym gmachu, nie? Internat. A ksiądz Antoni już w ten czas przejawiał takie zdolności literackie, muzyczne, kaszubskie? Jest faktem, że w 1938 roku Sodalicja Mariańska wystawiła ten taki wielki dramat księdza Hirsy, Śpiące wojsko. I wtedy wszyscy, oczywiście po kaszubsku, i wszyscy grali tych role tych kaszubów i kaszubki też nasze. To było cudowne. I Antoni był najważniejszy, chłop taki, nie? Torwiński Antoni. Jo. I myśmy nawet jeździli do Kartuz, do jeszcze innych jakichś miejscowości, żeby po prostu sobie zarobić. A nasz ojciec był fryzjerem, więc miał taki karton peruk rozmaitych i tam ich charakteryzował o tyle. No. Ksiądz Tyś tam miał swoja rola. Ja niestety byłem, ale tylko żandarmem niemieckim, bo ja nie umiałem po kaszubsku. Natomiast jest faktem, bo tam był, w internacie było dużo tych młodzieży kaszubskiej. Na pewno między sobą po kaszubsku badali. W maju 1939 zdaliśmy maturę. Nas maturę zdawało tylko 12 chłopaków. W tym dużym gmachu, powiedzmy, nie, do kilkoro z kartuskiego powiatu i z kościerskiego. I ksiądz Antoni obrał z języka niemieckiego. Wspaniały matematyk, nie? No, taki, to on te wszystkie zadania. Profesorowie rozmaici byli, nie? Tak nie było właśnie. Jedynym kaszubą był ksiądz Hajcy. Doktor Majkowski był w Kościerzynie, to była jedna jakby sfera kaszubszczyzny, nie? Karnowski był Prus, nie? A Hejke była Wejchorowa. Oni się znali wszyscy, nie? Ale każdy na swoją kopytę, jak to się mówi, pisał. To był 39 rok, a więc już niestety za chwilę się zaczęła wojna. Cała tragedia, nie? Bo ksiądz Frysza, poznałem go wtedy w 39 roku. Były wybory samorządowe i przyjechał na taki wiec do kościoła. Tak jak on gadał, to zaraz wszyscy wybrali. Kaszubów wszystkich wybrali, nie? I ten rząd Piłsudskiego był wrogiem Piłsudskiego. Ojcu zabrali zakład fryzjerski, prawda, gdzieś się wyprowadzili na przedmieście Kościerzyny i przyszedł ten listopadowy dzień wysiedlenia, nie? Auf machen raus. Cała rodzina
prawda, do kościoła nas pędzili, później z kościoła wywieźli do Wisina i następnego dnia na pociąg do kongresówki. Jechaliśmy przez Warszawę, Siedlce i za Siedlcach taka wioska, stacyjka mała, jak powiedzmy. Nie mogli, tam pociąg się zatrzymał, Aufmachen raus. Nie? I tam całe pole, bo taki furmanek, bo tyle ciekawe, że już to szupo gdańskie, tam działało. I nakazali wójtom, wójtowie byli sołtysą, wysłać te furmanek na stację. Każda rodzina jakiś wóz i ten zawiózł do wójta, wójt do sołtysa, a sołtys do gospodarza. I trzeba, zawsze podkreślam, tam była bieda straszna. Zima bardzo okrutna. Ta 39-40 rok. Umarła nasza mama tam. Miała 38 lat na paraliżu. To było straszne. Natomiast ja dostałem się do warszawskiego seminarium duchownego w 40 roku. I Jastak tam, on był na piątym. Między nami było 5 lat różnicy. Także ja go znam sprzed wojny, ale jego rodzinę więcej, ale on tam, wiesz, on przecież kończył w Chełmno, nie? Z tym, że on był już na 6 kursie, a myśmy z Richtem na 1. Także myśmy byli 2,5 roku w seminarium warszawskim, później 2,5 roku w seminarium w Kielcach. I z Kielc wróciłem w 65 roku, na 6 rok do Pelpina. 3 marca miałem w kościele prymicję, nie? Za księdza Landowskiego. Ksiądz Krokowski, ksiądz Jastak, kazanie głosił. A Brunon Richert jakby zrezygnował w ostatnim etapie. Pojechał do Oliwy i tutaj, trudno powiedzieć, biskup Splet mu dał święcenia niższe, diakonat, nie? I miały być przygotowane święcenia kapłańskie Becherowie we Farze, a w Sianowie miał mieć prymicję. Po całą wojnę Richert z Gruczą korespondowali. Duże listy pisali w języku kaszubskim. To jest fakt. Prawda? I dlatego Grucza pewnie chciał, żeby miał tę prymicję w Sianowie. Ale w przeddzień tych święceń jego kapłańskich biskupa Szpleta UB aresztował. Wtedy on jeszcze podobno pojechał do Chronda, ale Chrond mówił, pójdź do seminarium, skończysz, będziesz wszystkimi świętymi. A on wtedy rzucił. Po wojnie to ksiądz częściowo też na Kaszubach spełnia swoją posługę. Biskup mnie wysyłał wiatr. Kaszubów wysyłał jak najdalej od Kaszubów. Natomiast jak już mój proboszcz umarł, dziekan umarł w kamieniu, nie? To biskup Kowalski powiedział, ja cię nie chcę ukamieniować. To ja mu powiedziałem, księże biskupie, a jakkolwiek parafia będzie na Kaszubach wolna, no to proszę bardzo. I wtedy dowiedziałem się w Pelpinie, że idziesz do Goręczyna. Wtedy mi dopiero z ojcem się wsiedli w samochód i przyjechali zobaczyć to Goręczyna. No i rzeczywiście, bo chodzi o każdy ksiądz, co wtedy marzył o pracy i dzisiaj pewnie nie na Kaszubach. Bo jednak nawet nie mówiąc o gorliwości tego ludu, o tych kościołach pełnych, ale i materialna sytuacja u nas jest zupełnie inna, jak załóżmy kapłanów na ziemiach odzyskanych, czy nawet zapisów, tak zwanej diecezji toruńskiej. Ale przedtem ksiądz był w Wejherowie, gdzie też tam te sprawy kaszubskie były trochę obecne. Byłem prefektem małego seminarium duchownego w Wejherowie. Tylko z tej 37 zostało kapłanami, którzy już mieli teraz złote gody. Ksiądz Goldström, powiedzmy, z Żukowa pochodził, ksiądz Sądytko z Żukowa, później powiedzmy, teraz taki umarł niedawno w Niemczech, ksiądz Jałyński, ksiądz Benach, taki sławny języko, biblista, językoznawca. Seminarium i poziom był wysoki.
ale wtedy właśnie byłem z nimi na tej wycieczce tu po Kaszubach, nie? No właśnie, niech ksiądz powie. Pierwszy raz wtedy ksiądz był w Sianowie. W 1951 roku pojechaliśmy najpierw do Polski, a więc do Krakowa, Oświęcimia, Wielicki, Częstochowy oczywiście, a później mówię, to wszystkie chłopaki są z Kaszub, kaszubski chleb jedzą, a nie z nami. Ja też nie znam Kaszub. I wtedy wymyślimy taką wycieczkę pięciodniową. Z Wejherowa do Oliwy jechaliśmy pociągiem. Z Oliwy, tam taka dolina jest aż do Matarni pieszą. Tam dostali jeść u księdza Bigusa, nie? Później na noc jechali do Żukowa, do księdza Bystronia, tam chłopaki pewnie w stodole mieszkali. No oczywiście następnego dnia pociągiem do Wieżycy i z Wieżycy przez Oszczyce, nie, do Brodnicy Górnej, z Brodnicy Górnej do Chmielna, tam nocowaliśmy i później pieszo do Sianowa, tam nocowaliśmy nawet dwie noce, bo ksiądz Kisicki, wiadomo, on był tym misjonarzem, nie, prawda, był bardzo gościnny. Zabił specjalnie cielaka, chyba to miał tego mięsa dużo tam. Bo każdy ksiądz, tak trzeba, chłopacy mieli dobrze wtedy. I dopiero później i jechaliśmy wozem do Kartuz, bo tam taki formela. Ten Alfons i Gerard był z Sianowskiej parafii w Wejherowie. Tego Alfonsa rodzice, prawda, postawili konie, nie? I zobaczyliśmy kolegiatę, nie? I wrócili do Sianowa i wtedy już pieszo przez Mirachową, nie? Do Szczep, tak jak pielgrzymi kościelscy idą, nie? Tak, no ksiądz koronację pamięta doskonale, to był 66 rok. Prawda, tylko że nie było prymasa, nie? I nie było Wyszyńskiego i Wojtyły, nie? Prawda? Natomiast nasz biskup zresztą był bardzo maryjny, bardzo pobożny, ponieważ Gdański tu kilku biskupów, przecież wszyscy księża, którzy przyjeżdżali na odpust, to oni tam z tej uroczystości nie wiedzieli, bo tyle ludzi było do spowiedzi, nie? Dobrze, a teraz powiedzmy jeszcze, bo to całe takie, może nie wszystko, ale przynajmniej część tej drogi życiowej to tutaj w tej książce jest. No i tak usiadłem i zacząłem pisać. Bo jest jedna rzecz, czym człowiek starszy, tym milej wspomina swoje rzeczy. A tu chodziło o drogę kapłańskie życie, nie? Właśnie co ja podkreślam. Zawsze jak papież był w Warszawie, pierwsza pielgrzymka, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. Wtedy zaczęła się tam Solidarność, ale i Kaszubi zaczęli budować kościół. Pierwsze tu klino, tu były kamienica, nie? Wiadomo, o tych górnikarzy. Później Miekucino, nie? Później tutaj Stężyca zaczęła budować. No i ksiądz sobie zbudował tutaj na swoje lata w Ostrzycach. Tym pierwszym taką, który siał w Ostrzyce, to był ksiądz Kuper, nie? Ten ojciec Franciszkan z Wieżyc. No i też pół roku, nie? I chwała Bogu. Tylko, że ja wtedy pojechałem już do Politechniki na studium wsi. Mówił, weź się kaszubską chatę, dużą. Nie? I przy kaszubskiej chacie taką domek. No i tak to miało być dla oas, nie? To by miał jakiś się zapisać. A w końcu by wylądował tak, że jest emerytura od 20 lat, nie? I ksiądz jest zawsze szczęśliwy, jak powiadają niektórzy. No jak nie? Bo mam swój dom. Wszystkich ludzi znam. I to jest ważne. Starego drzewa się nie przesadza.